Przewodnik po ośrodku narciarskim Kołty. Kołty jest to ośrodek narciarski, który został oddany do użytku w połowie sezonu narciarskiego 2010-2011. Jest to największy ośrodek narciarski na Morawach, oddalony od Wrocławia o około 150 km. Odległość z Opola to około 112 km. Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji nowoczesny, 6-osobowy wyciąg krzesełkowy o długości niespełna 2 km. Dolna stacja jest położona na wysokości 588 metrów nad poziomem morza, a górna stacja znajduje się na wysokości 1095 metrów nad poziomem morza. Różnica wysokości wynosi 507 metrów, a przepustowość tej stacji to 3200 osób na godzinę. Czas przejazdu niespełna 7 minut. Po wjeździe na szczyt wyciągiem krzesełkowym mamy do wyboru trzy trasy. Pierwszy odcinek jest wspólny dla wszystkich tras i biegnie wzdłuż wyciągu odczekowego. Jest to trasa numer 1, która ma kolor niebieski. Długość zjazdu to około 650 metrów, a różnica wysokości wynosi 100 metrów. Po przejechaniu tego odcinku mamy do wyboru dwie trasy. Trasę numer 2, jeśli zdecydujemy się jechać prosto, oraz trasę numer 3, jeśli skręcimy w lewo. Ten film prezentuje przejazd trasą numer 2, która jest oznaczona kolorem czerwonym. Trasa jest raczej wymagająca na całej swojej długości. Łatwiejszy odcinek trasy znajduje się tuż przy dolnej stacji kolei krzesełkowej. Długość odcinka oznaczonego kolorem czerwonym to około 1,5 km, a różnica wysokości 400 metrów, szerokość około 50 metrów. Bardziej wymagający narciarze z całą pewnością nie będą zawiedzeni. Wszystkie trasy zjazdowe w razie potrzeby mogą być sztucznie dośnieżane. W ośrodku narciarskim Kołty, w pobliżu dolnej stacji, znajduje się sklep ze sprzętem sportowym, wypożyczalnia oraz restauracja, a w pobliżu znajduje się również duży parking. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów z ośrodka narciarskiego Kołty.